Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj zajmujemy się spotkaniem z Panem Jezusem. Jak spotkać się z Panem Jezusem? I tutaj jako przykład spotkania z Panem Jezusem posłuży nam spotkanie mędrców ze wschodu, którzy spotykają pierwszy raz w ich życiu Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy o tym w Ewangelii m.in. Mateusza. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od 1 do 12 wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie, i przyszliśmy oddać mu pokłon. Więc widzimy tutaj, że to spotkanie z Jezusem miało na celu oddanie mu czci, oddanie mu pokłonu. Ta historia jest powszechnie bardzo dobrze znana. Co prawda w różnych przekręconych wersjach, ale co do zasady znana jest. Niektórzy sądzą, że byli to trzej magowie, którzy udali się w podróż do Betlejem. Twierdzą nawet, że znają ich imiona. Jednakże o tym nic nie możemy przeczytać w Biblii, więc należy to traktować jako ludzkie hipotezy, ludzkie interpretacje, ludzkie interpolacje, które nie mają wartości przed Bogiem. Poprzez proroctwo Bileama, o którym czytaliśmy w 4 Mojżeszowej, 24 rozdział, 17 werset, tutaj Bileam tak to powiedział, widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. To jest czwarta księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 werset. I na podstawie tego proroctwa Bileama niektórzy szczerzy przed Bogiem ludzie z narodów wiedzieli, że powstanie władca z Izraela. Być może znali także prorockie wypowiedzi Daniela z księgi Daniela o nadchodzącym królu. I to jest w księdze Daniela 7 rozdział od 13 do 14 wersetu opisane między innymi. I prorok ten był znany także wśród ludzi z narodów, prorok Daniel, ponieważ podczas panowania Babilończyków, Medów i Persów posiadał wysokie urzędnicze, wysokie stanowisko. Ci mędrcy ze wschodu wierzyli w Boga. Dodatkowo byli także astronomami. Obserwowali niebo, aby zobaczyć gwiazdę, która miała się pojawić podczas narodzin Pana. Kiedy tylko się pojawiła, wyruszyli w drogę do Jerozolimy. Być może przygotowania i sama podróż trwały kilka tygodni. Kiedy dotarli do Jerozolimy, pytali się, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu nikt na królewskim dworze ani wśród żydowskich przełożonych nie wiedział o jego, czyli Pana Jezusa, czyli króla żydowskiego narodzinach. Jakże upokarzające musiało być to dla tych znaczących religijnych ludzi, że od pogan musieli usłyszeć o narodzinach obiecanego im króla. I to widzimy wyraźnie. Gdy to usłyszał król Herod, przestraszył się, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Reakcją króla i mieszkańców Jerozolimy było przerażenie i strach. Poprzez to wypełniło się słowo Symeona o tym, że ludzie sprzeciwiać się będą Bożym znakom wyrażonym w osobie Pana Jezusa.
To widzimy w Łukasza między innymi rozdział 2, 34 werset. Opór ten przeciwko Chrystusowi był dowodem ich wrogości wobec Boga. Być może mędrcy ci nie przejrzeli obłudy króla i planów zamordowania dziecięcia, jednakże sam Bóg zatroszczył się o to, aby nie stali się pomocnikami tego okrutnego władcy w jego strasznych planach i realizacji tych planów. Arcykapłani i uczeni w piśmie od razu potrafili podać miejsce narodzin dziecka, bo to mamy zapisane: i ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Ludzie ci posiadali poznanie pism, ale ich serca nie biły dla Pana Jezusa. Inaczej było z mędrcami. Oni, kierując się tymi słowami z Biblii, a także zaobserwowaną ku ich wielkiej radości gwiazdą, kierując się tą gwiazdą, udali się do Betlejem. I tutaj widzimy: i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali jemu, temu dziecięciu, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Bóg sam zatroszczył się o to, aby ci astronomowie złożyli hołd swemu synowi, aby sami złożyli hołd jego synowi. Wartościowe prezenty, które przynieśli, świadczyły o godnej uwielbienia osobie tego świętego dziecięcia. I pytanie jest do ciebie: czy ty już się spotkałeś z Panem Jezusem Chrystusem? Od tego zależy twoje wieczne przeznaczenie, twoje wieczne zbawienie. Jeśli spotkasz się z Panem Jezusem, będziesz raz na zawsze zbawiony. I uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi już teraz. Chyba że nie spotkasz się z Nim za twojego życia, to wtedy On spotka się z tobą jako sędzia. I to już będzie wtedy za późno. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Zatem uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, jeszcze dzisiaj się z Nim spotkaj, a wtedy będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny przykład spotkania z Panem Jezusem chciałbym omówić na spotkaniu się z Panem Jezusem jako 12-letnim chłopcem w świątyni, jak spotkali się z Nim tam ludzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.